Dlaczego u was jesteśmy? Co takiego ciekawego się u was dzieje, że postanowiliśmy was odwiedzić? Ponieważ u nas się wiele dzieje. Ponieważ mamy piękną bibliotekę, wspaniałych pracowników, wspaniałych czytelników, wspaniałe zajęcia i wspaniałych rodziców, którzy przyprowadzają swoje dzieci maluchy na te zajęcia. Aktywnie biorąc w nich udział. Razem z dziećmi, ponieważ są to zajęcia i dla mam, i dla dzieci. Mamy się w pełni angażują, także te zajęcia łączą niejako taką funkcję pożyteczną i przyjemną. No właśnie o tym rozmawiajmy. Dzieciaki bardzo chętnie tą bibliotekę odwiedzają. Co takiego robicie? Jak na nie wpływacie? Jakich czarów używacie, zaklęć, że te dzieciaki tu wracają? Jesteśmy sobą. A czarami są książki, bajki, wierszyki znane mamom z dzieciństwa, ale też i te nowe, które otwierają przed dziećmi taką krainę wyobraźni, gdzie można coś przeczytać, zobaczyć, ale i coś zmyślić, dołożyć od siebie. Zajęcia w bibliotece wtedy, kiedy jest pada deszcz na dworze, kiedy jest zimno, a dzisiaj zaproponujecie również dzieciakom wyjście na zewnątrz, tak? Często się takie wyjście na zewnątrz zdarzają? Często, latem tak. Natomiast dzisiaj pogoda spłatała nam małego figla, ale mamy czarujemy i mamy ognisko przenośne. Wiedziałem właśnie. Czyli pod dachem. Tak, to jest ten czar. Patent męża. Patent wymyślony przez mojego męża. Ognisko pakuje w bagażnik i w momencie, kiedy mamy niesprzyjającą pogodę, a zadaszenie nad głową, rozpalamy ognisko, nawet na drewnianej scenie. Szanowni Państwo, to zostawiamy teraz Państwa tylko łącznie z obrazem. Zobaczymy, co takiego ciekawego robią dzieciaki łącznie z paniami bibliotekarkami w Drelowie. Lokomotywa. Ciężka, ogromna i pod z niej spływa. Tłusta oliwa stoi i sapie. Dyszy i dmucha. Żar z rozgrzanego jej brzucha bucha. Buch jak gorąco. Uch jak gorąco. Uf jak gorąco. Uf jak gorąco. Już ledwo sapie. Już ledwo zipie. A jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali. Wielkie i ciężkie, z żelaza, stali i pełno ludzi w każdym wagonie.